Dziewiąta kolejka Kidza A klasy, grupa trzecia, mecz rezerw Wieczysty Kraków z rezerwami Prądniczanki. Numer 30 w bramce rozpoczyna Paweł Krawczyk z 12 Kwiecień, 17 Makuch, trójka Fryc z 26 numerem Kura, piątka to Urbański, 6 Krasuski, 27 Szewczyk, 10 Lińca, 9 Piejak z 16 Sawicki. W składzie z numerem pierwszym jest Mielecki, z 16 Klimczak, 21 Wojdyła, trójka to Piekarzewicz, z 19 Sienkiewicz, z 17 Grodowski, 13 Redzel, 11 Dzięgiel, 10 Pawliński, z numerem 9 Gurgul i 18 to Kopeć. Tak wyglądają składy na ten mecz. Czekamy na pierwszy gwizdek arbitra w tym spotkaniu. I za moment rozpoczynamy. Konkretnie drużyna Wieczystej. Prądniczanka to był zespół w poprzednim sezonie. Pierwsza drużyna Prądniczanki, która, no nie powiem, że stworzyła najwięcej problemów Wieczystej, jeśli chodzi o te bezpośrednie spotkania, bo tak nie było. Natomiast no, drużyna, która uplasowała się na drugim miejscu w tabeli, najdłużej liczyła się w grze o mistrzowski tytuł. Choć prawda jest taka, że już przed tym pierwszym gwizdkiem pierwszego spotkania była skazana na porażkę i tutaj już mamy pierwszego gola z numerem 20. Krzysztof Szewczyk zdobywa bramkę dla Wieczystej. Otrzymał dzisiaj kilka minut Krzysztof Szewczyk od trenera Franciszka Smody w pierwszym. Lińca szeroko przy linii bocznej, choć to już jest wysokość pola karnego. Lińca ma piłkę na lewej nodze. Odegranie do Urbańskiego. Będzie świetna szansa. Urbański jednak przenosi piłkę ponad poprzeczką. Urbański. Próbuje wyjść z kontrą. Drużyna gości. Szansa na bramkę. Broni strzał Krasuski. Przerzut dokładny do Patryka Kury. Ten już futbolówkę opanował. Jest Lińca. Zamarkował uderzenie. Piłka na lewej nodze. Przełożył sobie futbolówkę na tą lepszą. Sawicki do prawej strony. Tutaj z ósemką Sosnowski. Sawicki i Sosnowski to ci dwaj piłkarze, którzy w protokole wpisani byli na ławce rezerwowej, ale później gdzieś tutaj potrzeba chwili sprawiła, że zaczęli ten mecz w wyjściowym składzie. Zagranie Kwietnia w pole karnej, czy będzie jedenastka? Tak jest. Faulował z numerem trzecim Piekarzewicz. Widalincy, który tą pierwszą konfrontację z kolegą z drużyny wygrał. Czy uda się pokonać Mieleckiego? Zobaczmy. Jest bramka. Pewny strzał. Płasko w swoją prawą stronę. Również w prawą poszedł golkiper Prądniczanki. No i nie miał żadnych szans na skuteczną interwencję. Kwiecień. Szewczyk. Piejak. Spróbuje Piejak, ależ bomba Wiktora Piejaka. Piękna bramka. I mamy gola na 3-0. Nie zastanawiał się długo Wiktor Piejak. No i na razie można powiedzieć zdecydowanie ozdoba tego spotkania. Fryc. Krasuski. Kwiecień. Krasuski. Jeszcze zagranie Piejak. I czy ta piłka wpadnie do bramki? Nie ma gola, nie ma też rzutu karnego. 120 sekund. Chyba że arbiter coś doliczy do tej pierwszej połowy. Szewczyk. Dobre dośrodkowanie, jest Piejak, ależ kapitalnie to wyciągnął Michał Mielecki. Krasuski. Słonina ma troszkę miejsca, już wysokość pola karnego, dośrodkowanie, piłka w bramce, 4-0, szybciutko, bo już w 49 minucie podwyższone prowadzenie.
Krzysztof Szewczyk. Linca. Łazarczyk. Przepuszczona futbolówka, nie chciał, pole karne, będzie szansa, mocne uderzenie, ale ponad poprzeczką. Ponownie Wojdyła, złe rozegranie, przejął piłkę Słonina, Szewczyk, kto będzie pierwszy? Szewczyk, będzie kolejna jedenastka, pytanie, kto teraz do piłki podejdzie. Drugi rzut karny w tym spotkaniu. Hubert Urbański, rocznik 2001, znajdzie sposób na trafienie i to wykorzystuje bardzo dobrze. 5-0. Rezerwy Wieczyste prowadzą z rezerwami Prądniczanki Kraków. No można już mówić o deklasacji, którego już skreśliłem, którego odesłałem już na ławkę rezerwowych. Próbował wyprowadzić piłkę i całkiem niezły efekt. Natomiast teraz nie chciał, jest dośrodkowanie. Kolejna centra w pole karne. Jeszcze zamknięcie tej składów odręcznych. Ciężko nawet wyłapywać zawodników, którzy opuszczają murawę, bo po prostu identyfikacja już potem na bazie zdjęcia jest mocno utrudniona. Tymczasem mamy szansę. Szewczyk z najbliższej odległości trafił w słupek. Wydawało się, że ta bramka jest nieunikniona. Minuty w rezerwach. Musisz udowodnić swoją wartość. I tutaj bramki. To jest twój najlepszy argument. Tymczasem próbował całkiem nieźle. Z trzynastką na plecach grając do końca czasu regulaminowego. Urbański walczy o piłkę. Urbański, to się udało, będzie szansa, bodajże Słonina przy piłce i mamy gola numer 6. Wszystko zgodnie z przepisami. Asystę notuje Urbański. Redzel. Przytomne, mądre rozrzucenie gry do prawej strony, ale czy coś z tego będzie efektownie ograny? Nie chciał. Jest szansa. Redzel i Krawczyk kapitalnie. Słonina, Linca. Ze Słoniną w pole karne wbiega Krzysztof Szewczyk. Gdzieś ta piłka jeszcze trącona. Mielecki, ależ powalczył, aby ta piłka... Linca nie ma spalonego. Czajkowski sam na sam. Mielecki. Natomiast to gospodarze atakują lewą stroną. Słonina, Urbański. Ponownie Słonina z Czajkowskim. Przepuścił piłkę Łazarczyk. Barczuk z ostrego kąta. Jeszcze zagranie. Po raz kolejny musi interweniować Mielecki. Natomiast wobec trzeciej dobitki jest już bezradny. Krzysztof Szewczyk trafia do siatki Prądniczanki. Prawdziwe oblężenie. Dominacja, deklasacja, to są słowa, które same nasuwają się na myśl, kiedy spoglądamy na wynik tego meczu.